No więc panowie, właśnie, bo zaczynamy nagranie. Balkon. Nie, bo byśmy z balkon. No, no ale... Dobra, na razie da radę. Źle zrobione. To się wydaje, że pan chętnie by pomógł przy nagraniu programu, co nie? Ja. Czemu nie? W innej sytuacji. Ale to grajmy! Nie, bo przeczytałam, że miałeś wczoraj urodziny. 31. Ta-da! Tak, ja też mam niedługo, ale... I tak stwierdziłam, że chcę ci coś przynieść, nie wiem. No uwielbiamy bo... prezenty, to bardzo miłe. Tak, przyniosłam ci, żebyś... Bo pomyślałam sobie, że skoro mieszkasz tutaj, to że coś musisz postawić sobie. Mhm. Więc przyniosłam ci takiego małego aniołka. O, na szczęście. Na szczęście i na miłość, żeby dużo miłości, żebyś, żeby było wokół ciebie i dobrych ludzi i tak dalej. To, to jest widzimy. Aniołek. I przyniosłam ci coś, co jest z mojej kolekcji, ponieważ ja zbieram stare magazyny, film, kino. To jest, słuchaj, film z 73. To panowie. Musimy zamknąć okno. Robotnicy. I tak chciałam ci go podarować. Dziękuję ci bardzo. No to jest taki, wiesz, ja sobie takie rzeczy zbieram w starocie. Lubię stare książki, stare pisma, stare rzeczy w ogóle. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Bardzo. Marta, co się z tobą dzieje ostatnio? Tak w ogóle kwitniesz, ale ty zawsze kwitłaś, odkąd pamiętam i cię gdzieś widywałem, już nagadywałem na wizytowym programie już 2 lata temu. Ale wiesz, też pozwoliłem sobie wczoraj poinformować moich fanów, że będziesz u mnie w programie. No i wiele osób zapytało, kiedy będziemy mogli zobaczyć znowu ciebie na wielkim ekranie. Ja myślę, że no nie szybko. To znaczy, mam teraz taki sobie moment w życiu, kiedy troszkę więcej inwestuję w siebie, robię swoje jakieś projekty, które wymagają zupełnie innego skupienia i innej koncentracji. I przyznam szczerze, że trochę się wycofałam też w stronę teatru. To było tak, że ja zaczęłam pracować na drugim roku studiów. Miałam 22 lata. I bardzo intensywnie tak naprawdę pracować. I przyszedł taki moment, kiedy pomyślałam sobie, że czas troszeczkę się wycofać, troszkę dać odpocząć ludziom od siebie, niech ludzie zatęsknią. Bo to jest też element gdzieś tam naszego zawodu, że fajnie jest, jak właśnie ludzie się dopytują, domagają. To jest dla mnie miłe, że ludzie tęsknią. A ja ten moment sobie wykorzystuję na to, żeby popracować trochę nad sobą, trochę w siebie zainwestować, porozwijać się, popróbować jeszcze rzeczy, wiesz, których nigdy nie miałam czasu spróbować. Więc niekoniecznie chcę to robić na forum publicznym, więc troszkę się gdzieś tam wycofałam i robię sobie swoje rzeczy zupełnie innym rytmem, spokojnie, co nie znaczy, że nie pracuję, bo pracuję bardzo dużo. W teatrze. Głównie w teatrze, ale też, tak jak się mówi, pracuję nad swoimi różnymi projektami. Przez długi czas szukałam sobie tekstu, którym bym chciała coś powiedzieć ludziom i znalazłam taki tekst i sobie nad nim teraz pracuję na spokojnie. A mnie jeszcze ciekawi, bo mówisz, że pracujesz nad sobą. Nad jakimi jeszcze elementami swojej osoby pracujesz? Warstwami? Wiesz, tak naprawdę sam dobrze wiesz, że aktorstwo to są gdzieś tam podróże w głąb siebie i żeby się rozwijać, jakby trzeba cały czas szukać sobie nowych wyzwań i ja też sobie takich wyzwań szukam. Staram się sprawdzać na różnych polach. Wymyśliłam sobie oczywiście szkołę aktorską, jakiś tam kurs aktorski, języki, wiesz, oczywiście książki, podróże. Dla mnie podróże i zwiedzanie świata to są też podróże w głąb siebie i poznawanie siebie tak naprawdę. No właśnie, a co najbardziej daje możliwość poznania siebie? Podróże? Tak mi się wydaje i konfrontacje z drugim człowiekiem, spotkania. Wydaje, że poznajemy się przez konfrontację z drugim człowiekiem, z jego doświadczeniami, z jego... Tak mi się wydaje, no. To jest dla mnie fascynujące. To najbardziej lubię w tym zawodzie, który uprawiam, właśnie spotkania. Powiedziałaś takie zdanie, że imprezy medialne przestały cię bawić. Zapytam, co widziałaś w nich jakiś czas temu? No właśnie, to chyba źle powiedziałam, ponieważ nigdy mnie tak naprawdę nie bawiły. Jak pamiętam, że no, siłą rzeczy, jak gdzieś tam był ten taki mój intensywny czas, dostałam dużo nagród i no, trzeba było się stawić, żeby te nagrody odbierać. I pamiętam, że bardzo się czułam nieswojo na tych imprezach. Zawsze się czuję nieswojo. Ja wiesz, co ja zrobiłam po telekamerach? No. Powiem wam. Od razu po odebraniu nagrody pojechałam do domu, ściągnęłam szpilki, ściągnęłam sukienkę, ubrałam swój ulubiony rozciągnięty t-shirt, nalałam sobie whisky
I nic mi nie miałam w lodówce, więc sobie zrobiłam parówki, tylko jedyne, które były w lodówce. I usiadłam z tymi parówkami z whisky i dzwonią moi znajomi z bankietu, który po tych telekamerach tam gdzieś się odbywał. I krzyczą do tej słuchawki, gdzie ty jesteś, chcieliśmy ci pogratulować. Ja mówię, to ja was zapraszam na moją imprezę, siedzę właśnie, piję whisky i jem parówki, więc jeżeli macie ochotę wpaść, to zapraszam. Po prostu tam się czuję lepiej, u siebie w domu czuję się lepiej. Co nauczyło cię ostatnich 5 lat twojego życia? To było naprawdę... To był bardzo intensywny czas, zarówno w moim życiu zawodowym, jak i osobistym. I no ja myślę, że przez te 5 lat to był czas transformacji z dziewczyny w kobietę, no zdecydowanie. A zawodowo wydaje mi się, że to był czas, chyba nauczyłam się siebie pod takim względem, że wiem, jaką drogą gdzieś tam artystyczną chcę podążać. Mhm. I nauczyłam się mówić nie. Wiesz co, chcę wreszcie coś mówić jako artystka. Chcę mówić coś swoim głosem. Mhm. Czyli ty chcesz wyprodukować coś. Tak jest moje marzenie, ale czy to wyjdzie, nie wiem. Nie, coś tylko ten spektakl, nad którym pracujesz. Tak, tak, tak. Nie powiem wam tylko, co to jest, ale tak. Wyglądasz na bardzo szczęśliwą kobietę. Tak? Naprawdę, jak zapytałem ostatnie 5 lat, to nie było takie, Jezu, no sporo się działo, tylko sporo się działo, wiele przeżyłaś, ale wyciągnęłam wnioski. Ale wiesz, bo to, znaczy generalnie ja mam taki w ogóle charakter, że ja swoich porażek, potknięć i jakichś, nie wiem, drobnych upadków nie traktuję w kategorii porażki. Tylko cały czas traktuję to jako jakieś fajne, wartościowe lekcje, z których trzeba wyciągnąć wnioski i iść dalej. No łatwo się jest poddać, łatwo się jest załamać, łatwo się jest, wiesz, rozwalić. Ale ja nie, ja jestem fighter, ja walczę. Ja zawsze patrzę na jasną stronę życia, wiesz? To jest twoja filozofia życia. Jestem optymistką, zdecydowanie. Tak. Tak, nawet jak się źle, dzieje źle. Ja wiem, ponieważ ja zawsze wiem, że po tym źle będzie się działo dobrze. No i nie mogę się już doczekać tego, co jest za tym zakrętem. No dobrze, ale mówiłaś o porażkach, to nie mogę nie zapytać. Największa porażka ostatnich 5 lat. O filmy chcesz mnie zapytać? Nie. Powiem ci, że moje złe filmy mnie najwięcej nauczyły. Złe, czyli jakie? Które? No było ich kilka, dobrze o tym wiesz. Ale nie nauczyłabym się tego siedząc w domu, w fotelu, oglądając pracę innych. A wiesz, czego mnie na przykład nauczyły? Tego, że jak teraz czytam scenariusz, to już wiem, kiedy powiedzieć nie. Skoro mówisz o okresie 5 lat, o wadach, o tym, że się uczyłaś na tych złych filmach, nie planowałem chyba przytoczyć tego cytatu, ale przytoczę w związku z nawiązaniem do tego, co powiedziałaś. Jedną z nielicznych złych takich, nazwijmy to, wypowiedzi na twój temat autorstwa Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Bo ciekawi mnie po 5 latach, jak na to patrzysz, dobrze? No, proszę. Bardzo ładne aktorskie drewno, które wybitnego aktora Tomasza Kota ściągnęło w dół, powiedziała w Maglu Towarzyskim, bo on jako aktor wybitny nie grał lepiej od niej, tylko musiał się zniżyć do poziomu Rowu Mariańskiego, bo ona taki poziom aktorstwa reprezentuje. Mhm. To było dawno, byłaś młoda. Co sądzisz? Żeby nie, było jasne? Zastanawia mnie, dlaczego w takim razie wybitny aktor nie pociągnie kogoś w górę. Mhm. To ja mam tak silną osobowość i jestem tak silną osobistością, że potrafiłam go ściągnąć w dół. Nie, mi się wydaje, że prawda w ogóle gdzieś leży po środku, że wszyscy zaufaliśmy ludziom pracującym przy tej produkcji. Ja ci powiem, jaka jest moja refleksja na temat tego filmu, że każdy z nas grał w innej konwencji, w innym filmie, że to w ogóle nie było żadnej spójności. Pani Karolina, wydaje mi się, że nie widziała mnie ani w teatrze, ani nie zna mnie też jako osoby. W ogóle widzę, że bardzo często cytuję na przykład Super Express albo Fakt, albo inne tego rodzaju tabloidy, które w ogóle stworzyły sobie wirtualną Martę Żmudę-Trzebetowską. W ogóle nie ma tam ani ziarna prawdy. Łącznie z tym, że cytowała kiedyś Facebooka, który w ogóle nie jest mój. O tym też zaraz. Twierdząc, że to jestem ja i tak dalej, więc i komentowała to w swoim programie i tak dalej, więc to w ogóle to jej zdanie jest dla mnie, no mało naprawdę się dla mnie liczy. Akurat uważam, że zrobiłam gorszy film niż ten, o którym tutaj pani Karolina pisze. Więc... Mogę powiedzieć, który? O
Hans Klosie mówimy. To jest Hans Kloss, tak, ale no, zrobiłam gorszy film. Znaczy, tak mi się wydaje, że jest gorszy. A, może Ciacho? Dobrze to było? No, Ciacho. Tak mi się wydaje, że akurat... Bo tutaj był jakiś pomysł, no po prostu się to nie złożyło. Ale... Zrobiłem gorszy film. Fajnie to było. Zrobiłem gorszy. Halo. Hello. A propos Facebooka, masz konto na Facebooku? Nie, nie mam. Oj. Znaczy jakieś masz, tylko ukryte. Nie. No wczoraj poglądałaś mój program. Mam oficjalny fanpage, który prowadzi mi mój brat. A nie masz konta? Nie mam. Jak motywujesz się do działania? Trudne pytanie, bo jestem w ogóle sobą bardzo zmotywowaną. Widzę. Bardzo. A nie masz gorszych dni? Mam, jak każda kobieta, jak każdy człowiek. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale wiesz co? Te gorsze dni, znowu powiem, może banał, ale te gorsze dni też mi są potrzebne. Bo są oczyszczające. Wiesz, ja rzadko płaczę, ale czasami taki dzień jest fajny. A kiedy ostatni raz Marta płakała? Wczoraj. Naprawdę. I tak bo weszłaś na fanpage. Mój. Nie. I zobacz, on ma 170 tysięcy fanów, a ja mam tylko tam kilkadziesiąt, tak? To był ten moment. Nie. Nie, ale wczoraj miałam jakiś taki słabszy dzień po prostu, tak. I tak po prostu zaczęłaś sobie płakać? No to było fajne. Mnie przyszła przyjaciółka, że zaczął się sobie gadać o różnych rzeczach i tak wiesz. Po 7 latach związku ciężko jest żyć samemu, zacząć żyć samemu. Tak. Tak, jest taki moment ciężki, kiedy nikogo nie ma w domu. No. Nie ma się do kogo odezwać? No jest, to jest ciężkie, ale do przejścia. Ile trwa taki okres? Myślę, że każdy ma, wiesz, każdy ma swój czas, ale ja dużo nad sobą bardzo pracowałam i tak naprawdę nigdy nie miałam szansy być sama. Bo ja byłam bardzo młodziutka, kiedy wchodziłam w tamten związek. W związku z tym fajnych ludzi miałam wokół siebie, którzy też bardzo mnie budowali w tym czasie. W związku z tym ja myślę, że ja bardzo szybko stanęłam w sumie na nogi. Szmuda, ty jesteś zakochana? Nie. Nie. Jesteś sama? Jestem sama. A z kim na te wakacje w sierpniu lecisz? Z przyjaciółkami. No nie uwierzysz, tak. No jakoś bardzo cenię babskie przyjaźnie i tak, z przyjaciółkami. To tylko zapytam, a macie kontakt? Mamy. Mhm. Ty co? Okej. Okay. Jest szczęśliwy, układa sobie życie, ja mu życzę jak najlepiej, trzymam kciuki. Poznał kogoś? Tak, jest w związku. Bardzo fajna dziewczyna. Znaczy, nie znam jej osobiście, ale gdzieś tam z tego co wiem i widzę. Życzę jak najlepiej. Budzisz się rano, masz dobry nastrój. Co sobie myślisz? Jaki piękny nowy dzień. I ciekawe, co się dzisiaj wydarzy. Kogo poznam, co mnie spotka fajnego. Nie można nie wspomnieć o akcji. Nurture of the World, tak. Której jesteś ambasadorką. Tak. Powiedz coś o niej. Chcemy zrobić coś dobrego dla świata, ale tak naprawdę dla dzieci. Mhm. Bo dzieci są przyszłością. Każdy z nas był kiedyś dzieckiem i gdyby nie dostał szansy od losu, od rodziców, no to pewnie nie byłoby nas dzisiaj tu, gdzie jesteśmy, nie? Dlatego myślę, że trzeba pomagać dzieciakom poprzez to, że sprzedajemy różnego rodzaju produkty. Właśnie w Polsce to jest ta bawełniana torba, to jest ten medalion Lilu. Teraz mamy też t-shirt, który zaprojektował Łukasz Jemioł. Sprzedajemy te produkty i pieniążki pozyskane ze sprzedaży produktów wędrują na dożywianie dzieci w szkołach. Akcję wsparło PCK i działamy razem i przyszłe niespodzianki już w kolejnych miesiącach i wydaje mi się, że uda nam się zrobić dużo dobrego. Już we wrześniu jakieś pierwsze wyniki sprzedaży będziemy też miały, będziemy wiedziały, ile już udało się pomóc. Super. Wspieramy akcję zatem. Marta, ja Ci bardzo dziękuję. Ja Tobie też. Bo mi tak miło. Fajnie, nie? No. Spotkania są fajne. No, posłuchajmy sobie jeszcze coś. Nie. Nie, ale było też trochę słodko-gorzko. No tak. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Fajna jesteś. Musimy iść do naszych panów robotników, bo obiecaliśmy im dać autograf. Znaczy ty. To choć w ogóle ich zawołam, że już mogą pracować. Tak, właśnie. Bo Ci nie skończą balkonu. Tak, Marta, buziak, ale dziękuję Ci. Dziękuję.
Przyjdą panowie? A jak mają na imię, jak żona ma na imię? To zapraszamy, panowie jakoś wejdą. Zapytaj, jak żona pana ma na imię. Ten autograf, żona? Zaraz zapytamy. A masz coś do pisania też? Tak, zaraz ci dam. Ja muszę wycofać ten, bo nie otworzę okna, tylko troszkę. Coś do pisania, śmiało. Proszę bardzo. Oj, ty też masz nagrody, ale masz same dobre. Tak, jeszcze. A w dziennikarstwie są jakieś złe nagrody? To jest za Lansa, nie za dziennikarstwo. To jest za ten, to, że się ubierają ładnie. B. To, ta, tak? To jest za to, ta, że. Ta, to, że się lansowałem. A to? To od Rodrigo de la Garza zresztą garniturki. A to, to za jest co? Za nagroda specjalna od Glamour Awards. To za Lans. I ta też za Lans. Nie, ta publiczności, to ta jest najważniejsza. O, publiczności to są fajne. Tak. O, dzień dobry. A jak... nie wiem, czy można tu stawać, to jak. A jak żona ma na imię? Jak żona ma na imię? Karolina. Karolina, tak? To dla Karoliny teraz, to pana żona. Moja, a dla pana jak? Dla Krzyśka. I dla Krzysztofa. Tak. Miał być ze szminką. No way, zrobiłaś to! To ja też. Marta. Ale to dla Karoliny! To dla Wojtka będzie drugi. No dobra. To się nie dzieje. Jak komuś ma być miło. Idziemy dać panu. Proszę. Na kopertach. Która to ja? Tu chyba. Dziękuję. Postawię. Nie mogę na to nadeptać, bo ci no zepsuję balkon. Bardzo szkoda. Słuchaj, mieć odciśniętego buta Marty z mody buta. Ja też chcę. Czekaj, ja to odejdę na razie. Tego nie było. Dobrze, panowie, no to... Czekaj, ja to zrobię osobno.